szukaliśmy z Janem przestrzeni, gdzie Polacy się chronią, tak? Gdzie Polacy chronią się przed obcym, gdzie Polacy uciekają się przed nieznanym, nienazwanym. Przeważnie, znaczy i w trylogii, i bardzo do czasów współczesnych uciekają się do Matki Boskiej, tak? Czyli i to naturalnie pociągnęło nas na Jasną Górę, która też w trylogii przecież występuje. I taki rodzaj, może nie cmentarzyska, ale takiego przedcmentarzyska, czyli ten lazaret, czyli ludzi, którzy gdzieś za chwilę mogą odejść, którzy liżą rany, a jednocześnie ukrywają się przed tym całym światem, który próbuje ich, krótko mówiąc, dorwać, tak? Takiego strachu, takiego osaczenia. To były jakieś takie motywy, które się pojawiły w trakcie pracy.